Cześć, witajcie z tej strony Buźka i dzisiaj, proszę Państwa, kolejny odcinek właśnie i survivala na 1.10. Także dzisiaj postanowiłem coś tutaj więcej zdobyć, coś więcej jedzenia zdobyć. No i rozejrzę się znowu po swojej okolicy, co tutaj ciekawego jest. Kurczę, kilofa nie zabrałem, dobra, muszę się wrócić. Bo nie wiem, czemu mam dwie drewniane. A jeszcze muszę ustawienia zmienić, bo mi tutaj, prawda, sam skacze, a ja sobie tego nie życzę. O nie, nie. Skakanie samo jest złe. Dobra. To gdzie to się ustawia? Aha, hotbar. Czy to tutaj? I... Trelsy. Auto jump off. Okej. Teraz możemy iść na wyprawę, ale czy jeszcze mam jakieś żarcie, żeby wziąć na drogę? O, proszę, ile mam jedzenia, dobra, lecimy. Lecimy się przebiec, może spotkamy jakieś zwierzątka, które można upolować na jedzenie. Tu widzicie kopalnia, jeszcze tutaj nic nie robiłem, nie kopałem, także myślę, może też ją niedługo skończyć, tylko będę musiał trochę drewna zebrać. Dużo owiec, może trochę zabijemy dla... baraniny, chociaż nie wiem, czy warto. No ale, wiecie, jedzenie to jedzenie, prawda? Nie będziemy wybrzydzać. Tam baraninkę to sobie kebaba zrobię na szybko i... będzie dobrze. Tutaj jest takie fajne miejsce, nie? Taki... można by tam coś zbudować chyba. Znaczy, można by. Krowa. Krowa? Krowa. Krowy zabijemy. Jest tylko jedna. Ale krowy szybciej biegają niż jak są zaatakowane bynajmniej. Patrzcie, skurwiel tutaj siedzi jakiś. Czy to jest creeper? Nie, to jest kurwa śmieć. To jest kopalnia jakaś ogólnie. Nie chcę wybuchnąć. Kurde, będzie ostra potyczka z tym creeperem. Naprawdę nie chciałbym skasować sobie mapy, a chyba można zginąć od tego dziada. Uff, dobra. Tym razem mi się udało. A czekajcie, czy mogę zrobić sobie tak? Mogę, patrzcie. Mam siekierę i miecz. Tylko... nie wiem, czy mogę tych dwóch rzeczy naraz używać. Jakbym sobie kilof tutaj wsadził, czy mogę kopać? Nie mogę. A odwrotnie? Nie, chyba to jest bez sensu ogólnie. Ale chyba jak mam mięsko, to mogę. Tak. Jedną rączką mogę sobie wcinać. Ej, tutaj nic nie ma, dobra. Można to potem zaadaptować w sumie na jakiś budynek. Ale widzicie, jak teraz w lewej ręce na przykład mam mięsko, mogę sobie wcinać mięsko. Albo robić takie uga buga rękami, widzicie? Uga buga, uga buga. A kilofem czytam. Mieczorem mogę walić wszystkich. Więc no cóż. Cóż by się tutaj dzisiaj... czym by się tutaj zająć? Trochę sobie na pewno pozabijam tych owiec. Strasznie dużo ich tutaj na tej planie. A nie potrzebuję was. Nie potrzebuję bełny na razie. Mogę was pozabijać. O, tutaj jest normalny teren. Zobaczcie, ile tych owiec. To są chyba jakieś owce górskie. Masakra. Albo kozy. Wiem, że kozy tak właśnie takie są górskie. Dużo jajków. Chickena zabijemy. Żeby zrobić strzały, to chyba piórka są potrzebne, prawda? Kurde, ale mam zeza. Strefa na chickeny. No. Widzicie, ja w PvP nie jestem dobry. No i kurczę, znowu się ciemno robi, no. To jest właśnie jedna rzecz, których nie lubię. What? No nie! On ma jeszcze enchantowany miecz, nie? To jest dramat przecież. Może wypadnie z niego ten... bo boję się strasznie, że coś się zaraz za mną zrespi. Nie wiem, czy to serduszko, które wylatuje z niego, jak go uderzam, to jest... serio? Miecz mi się skończył?
A miałem dwa chyba. Dobra, wypadła sztabka żelaza tylko. Kurde, ten cave jest obiecujący. Tylko nie wejdę tam, bo zobaczcie, no wszystko się respi. Nie chcę zginąć. Pójdziemy spać, tak. O, w ogóle jak trzyma te ręce. Spanie to chyba będzie spoko opcja. Dobra. Dzionek się zaczyna. Jeszcze przydałby mi się węgiel. Albo wezmę sobie trochę tego. I będę miał na świeczki, w razie czego. Dobra, idziemy zobaczyć tego cave'a. Mam mięsko? Mam przecież w lewej ręce, no nie zauważyłem. Tu i to. Zrobimy sobie parę tych świeczek, nie wiem ile tam potrzebnych będzie. Niewiele, mam nadzieję. I teraz sobie włożę tutaj świeczki. Czy coś tu jest? Nic tu nie ma. Jest zombie jak z czym? Z łopatą? Co to w ogóle za ludzie? Szybko poszło z nim. Nic tu nie ma w tych cave'ach. Chyba trzeba będzie skończyć kopalnię. Coś mi się tak wydaje. Więc chyba tak zrobimy. Chyba trzeba będzie skończyć kopalnię. I tutaj jeszcze tak już trochę tego filmiku upłynęło, więc tutaj skosimy drzewo. Dopowiem coś na temat grania z widzami na Hiplay. Grania Gold Rusha dokładniej. Odbędzie się to w sobotę oraz w niedzielę, czyli takie dwa dni. O godzinie, mam nadzieję, że się wyrobię oczywiście, tak od godziny 20 no do tej 22, 3, mam nadzieję sobie tam popykać z wami. Coś też może się uda nagrać, więc wszystkich, którzy będą chętni stworzyć ze mną drużynę lub też ogólnie pograć sobie, zapraszam czemu postawiłem świeczkę? Zapraszam na TeamSpeaka overów, tam IP do tego TeamSpeaka będziecie mieli podane w opisie filmu i musicie tam znaleźć po prostu mój kanał, który na tym TeamSpeaku się znajduje. I tam możecie sobie wskoczyć i oczywiście ze mną pograć. A nam się zaraz skończy się hera. Tak myślę, że to wszystko, co chciałem powiedzieć o... O Gold Rushu. A więcej chyba nie muszę mówić. Wszystko, mam nadzieję, jest w miarę jasne. Więc, no. To było na tyle, jeżeli chodzi o temat. Oj, sorry, muszę się wdać. Jeżeli chodzi o na temat właśnie Hiplay. My sobie zrobimy trochę tych drabinek. Żeby dokończyć tą kopalnię, bo w końcu muszę zdobyć jakieś materiały, żeby gdzieś wyjść w końcu z tej domy. Żebym sobie zrobił zbroję, to już na pewno bym się czuł troszeczkę bezpieczniej niż tak bez niczego, prawda? Tak trochę węgla i tam gdzieś słychać zombiaka, to niedobrze. Mam nadzieję, że się gdzieś tutaj nie wpadnę zaraz. Do jakiejś dziury. Nie wiem, który to jest poziom. Znowu mam ten problem, że nie wiem, na którym poziomie właśnie warto byłoby kopać te materiały. Ostatnio kopałem bodajże na... Który to był poziom 10? Czy 11? Coś takiego. I powiem wam... Aj, trochę się działać. Że całkiem spoko tam dropiło. Trochę tych nowych kamyków tutaj pododawali. Dzisiaj to trzeba wszystko wykopać. No cóż... A wezmę sobie to świetle. A żeby było bardziej klimatycznie, nie wiem, czy to ustawię. O! Tak będzie chyba ładniej to wyglądało. Chociaż FPS-y automatycznie lecą w dół. Przy takim migającym świetle, no ale... Dobra, zrobimy trochę. No i widzicie, to jest też wada prawej ręki.
stawiać świeczki zamiast tego, co bym chciał. Bo na przykład chcę sobie postawić drabinkę, a on mi postawi świeczkę. Także, no. Taki może wyjdzie z tego bardziej odcinek informacyjny i będzie... Oj, no kurde, głupia świeczka. Wywalę to. I coś mi się wydaje, że on wyjdzie dosyć długi ten odcinek, więc... łapeczki w górę za długie wrzucanie, to będą mile widziane na pewno. Także wiecie, co robić, nie? Ja nic nie mówię, ale tak, wiecie, to motywuje do pracy i takie tam inne te takie rzeczy. Dobra, zrobimy sobie tu jeszcze dziś świeczkę. Teraz gdzie są świeczki, to są świeczki. I będzie to ładnie oświetlone. Jeszcze musimy zejść o wiele, wiele niżej, ale starczy mi tylko na 45 poziomów. Czyli dobrze. Oj nie, tak nie kopać. Kopanie pod siebie to jest dość duży błąd. Błąd. Można się ładnie... A tak, walę trochę mikrofon. Można się ładnie zdziwić i wpaść do jakiegoś źródełka. Gustavo, cicho. To jest jakiś cave, chłopaki. Dobra, tu też postawimy świeczkę. Chłopaki, coś tu jest. Tylko takie małe jeziorko. Dobra, idziemy dalej. Kurczę, myślałem już, że żelazo znalazłem. Mam nadzieję, że... Nice! Myślałem, że trafimy na jakiś większy cave, tam na pewno byłoby więcej tego żelazstwa, ale... W sumie, czemu nie? Czemu... O! Ale chyba nie mogę wykopać, nie? Szmaragdów. Zwykłym kilofem. Bardzo fajnie, bardzo miło. Miłe zaskoczenie. Jak na taką wkopkę. Włączę, okej. O, co tu się stanęło? Jakiś spadek F-psów. W sumie... Tak się teraz zastanawiam, czy nie przerobić sobie tego miejsca. Jak tylko wyjdę, o, za to moją wadę. I tutaj po prostu zrobić kawałek zejścia na dół. By to może nawet ładnie wyglądało. Tutaj tędy na przykład. Tylko nie mam przy sobie tego craftingu. I sobie tu zrobić takie zejście na dół. Nie wiem, na jakim poziomie kopać. Jeszcze tu kawałek się zrobi zejścia. Tak zaraz będę musiał iść po drewno. No bo jak widzicie, nie mam. Co, szczury? What the fuck? What the fuck? Walcie się! Ej! No nie! Kurna! No, wskakuj! Shit! Co to za niedźwiadki małe? Ale dlaczego one się tu pojawiły? Czy ja rozkopałem jakiś blok, który... Kurde, mam nadzieję, że... One gryzą, nie? Ten stone. Czemu one się tu pojawiły? Tego nie rozumiem. Czy to jest jakiś ten? O co tu chodzi w tym miejscu? Się boję teraz tu kopać. Zaraz wyskoczy znowu. Dobra, skończył mi się kierownik, muszę iść po kolejny. Nie wiem szczerze, jak długie te odcinki nagrywać, żeby to się nie nudziło tak. Ja w ogóle źle drzwi postawiłem. Powinno być tak. O. Albo wstawimy takie zamknięte. W sumie to kopalnie. Dobra, teraz musimy wyjść do góry, także trochę drabinkologii. Musimy
sorry, tak krzesło mi przeskakuje. Trochę tej drabinkologii musimy właśnie przejść. I zobaczymy, co to wyjdzie z naszej kopalni. Chyba nawet na dzionek trafiłem. Chociaż mimo tego, że te drzwi są takie zamknięte, i tak widać, kiedy jest dzień, a kiedy jest noc. Właściwie to nie wiem, czy się ściemnia, czy dzisiaj po prostu taka pogoda jest 2 na 10. Wydaje mi się, że po prostu wstał świt i... Albo i nie. Już sam nie wiem. Co to się dzieje? Chyba jednak ciemno się robi. Także uwijamy się. Nie mam w domu świeczek. No to widzicie, to jest dramat. What? Ale dziwno pan... O, naprawiła się. Trzeba sobie oświetlić, no nie będziemy po ciemku siedzieć, prawda? Potrzebujemy tak. Crafting. Zrobić sobie z 2 kilofy. Na pewno nam się przydadzą. Jeden crafting. I coś jeszcze? Chyba nie. Tylko wrzucę sobie tutaj te materiały, których nie potrzebuję. I właściwie to mogę sobie zrobić już żelazne kilofy. Te sobie zostawię, bo one tam przecież nie uciekną. A wrzucę tutaj materiały, które mi się nie przydadzą. To mi się nie przyda jajka, albo właściwie tutaj. No, że widzicie, opening jajek, żadnego dropu, także Valve please. Valve blocks. I cóż mogę powiedzieć. Zrobiliśmy sobie ironowego. Właściwie zrobimy sobie 2 właśnie. Co by się tu już nie wyradzać, to sobie zrobimy 2. Bo to wiadomo. Jeszcze właściwie drzwi się mogą przydać, bo zrobimy wejście do kopalni czy coś, to... To się mogą przydać. Jeszcze pytanie, czy mam płytki? Nie, nie mam płytek, to sobie weźmiemy. Dobra, lecimy w nocy, jolo. Wezmę sobie tutaj trochę oświetlę ten teren. Fajnie, trochę się buguje to światło, ale fajnie to wygląda, naprawdę. I zjazd. Niczym górnicy, niczym kandrew, zjeżdżamy do huty. Nie, huta to nie jest przecież, zjeżdżamy do kopalni. Jak się nazywają kopalnie? Chyba kopalnie. Czy wszystko wziąłem? Chyba wszystko. Okej, okay, tu zaczniemy właśnie tworzyć. Gdzie jest mój crafting? Znając życie, to go odłożyłem na pewno. Postawimy sobie tu crafting. I zrobimy sobie trochę schodków. Żeby tutaj jakoś to schodzenie miało takie ręce i nogi. Tu jest chyba woda gdzieś, czy coś kapło, tak mi się wydaje. A nie, to po prostu party pesy biegania. Widzicie, w miarę to zaczyna wyglądać. Co prawda mógłbym to zrobić z pół płytek, ale wydaje mi się, że tak będzie w porządku. I teraz mogę wykopać właśnie szmaragd. Jedną sztukę, bo nie mam lootingu. No i fajnie, no i fajno. Tu trzeba zrobić już ogólnie. Diaksy, siema, ale fart. To jest coś niesamowitego, no. Widzicie te diamenty, no. No cholerka, no. Jeszcze akurat 3, 4, 5.
i kolejny szmaragd. Ja nie wierzę. Będziemy mieli diamentowy miecz i diamentowy kilof. No świetnie. No, co mogę więcej powiedzieć? Świetnie, no. Czyli na tym poziomie, na którym one były. 11, no 12 powiedzmy. Tak jak tutaj idzie, czy... Dobra, pójdziemy na 12. Dość szczęśliwy poziom, bo to były diamenty. I brakło mi jednego... schodka, ale to nieważne, to się tam dorobi, prawda? Nie no, nie wierzę po prostu. To miała być kopalnia, w której dopiero zacznę coś wydobywać. A tu proszę, co za miłe zaskoczenie. Pierwsze wykopane rzeczy w nowej kopalni i już diamenty. To jest dobre. No nic, teraz trochę mnie czeka nudnego kopania. Także już tego chyba wam nie będę pokazywał, ale wydaje mi się, że no, kurczę, coś ciekawego, no, się pojawi. Oczywiście trzeba oświetlić. Nie no, nie wierzę, muszę zaraz zanieść, o, jeszcze żelazo. Muszę zaraz. O, i lapis. Muszę zaraz zanieść to do bazy, bo po prostu nie wierzę. Chociaż w sumie, jak zginę, to i tak mi się mapa skasuje, więc nie ma tam tragedii. Nie ma tragedii. Nie mówię. No nieważne w sumie, bo już się zagubiłem sam w sobie. Jak widzicie, fajnie, mamy już diamenty pierwsze. No po prostu cieszę się strasznie, że udało się to tak szybko, można powiedzieć, ogarnąć. Pójdziemy zaraz do bazy, zrobię sobie ten diamentowy kilof i diamentowy mieczyk i na tym chyba zakończymy ten odcinek, bo on już jest dość długi. A wrzucać mi się na pewno będzie 50 lat z moim 0.5 myby upload. Także jeszcze tutaj parę skałek wykopiemy, może na coś trafimy i zaraz idziemy, zaraz, za chwilę. Może coś za tym będzie, tutaj szczur jest, głupi szczur. No i co tam mafię swoją wzywasz, no, easy strefy. No, 3 szczury to już dużo. Widzicie, nawet głupie kopanie w kopalni może być niebezpieczne. Ja cię kręcę, no nie wierzę. Szczury. A jak zrobię im nóżki? Ha, nóżki, Stevie. What? What the fuck? Widzicie? Ten kamień się kopie wolniej niż zwykły stone. I to właśnie w tym kamieniu. Dobra, walić was tam. Jak ja mam ich stąd wydobyć? Ten kamień, który się chyba kopie wolniej, to właśnie one, te szczury walone tam siedzą. I ja pierdzielę, no ile ich? Ja walę, no. Ucieczka. Ja nie wierzę. Prawie umarłem. Muszę, odpuszczamy na razie kopalnię. Muszę iść jak najszybciej sobie zrobić porządny miecz, naprawdę, bo widzicie, co się dzieje po prostu. To jest dramat. Ja nie myślałem, że te szczury małe tak mogą gryźć. Widzicie, było blisko, to jest hardcore. Pamiętajmy o tym, że mi się mapa skasuje, jeżeli umrę. Jak znowu mi się mapa skasuje, to ja chyba się załamię, zamknę w sobie, kupię bilet do ciepłych krajów i wyjeżdżam. Nie no, żartuję, nie wyjadę, bo mnie nie stać. I tak. Jeszcze mamy świt. Jeszcze pająk będzie nas gonił. No świetnie, no po prostu dzień udany, no. Dobra, pająk jednak jest mułowaty, to nic za mnie zrobi, ale... Ale wiecie jak jest. Dobra. W końcu bezpieczni. I
Diamenty! Więc pierwszą rzeczą, którą robię... Pach. Pach. I jeszcze miecz. I to jest po prostu zestaw. Piękny zestaw. I jak widzicie, udało mi się zdobyć... No, gardy nie ma. Zapomniałem znowu. Udało mi się wydobyć pierwsze diamenty i pierwszy zestaw diamentowych narzędzi już zdobyłem. Od razu widzicie, że to nie jest mój texture pack, ponieważ ktoś tam mi podrzucił, w sumie pisał, żebym zmienił ten texture pack na bardziej taki survivalowy, a nie taki wiecie, Minecraft hardcore, więc zmieniłem go. A na jakiego zmieniłem? Proszę bardzo. Jest to Faithful Texture Pack, bodajże 32x32, jeżeli kogoś to interesuje. I możecie go szukać w necie, żebyście mi tam nie pisali, buźka, jaki tekst. No. Także dzionek wstaje piękny, a ja się z wami żegnam. I łapencję w górę zostawcie. Jak obejrzałeś, gościu, nie, powiem tak, jak obejrzałeś cały ten film, to napisz, że jestem delfinem. Napisz komentarz, jestem delfinem. I ja wtedy zobaczę, ile osób obejrzało cały film. Ja takich ludzi to ja szanuję, nie? Wiecie. Żeby obejrzeć cały taki film, to trzeba mieć jaja. Dobra. Ja się z wami żegnam i żegnajcie. Cześć. Kumple.